Dzień dobry dziewczyny. Witam się ponownie z Wami u mnie tutaj na kanale. Raz w miesiącu nagrywam dla Was filmik z produktami marki Enzym. Ponieważ ta marka towarzyszy mi od dłuższego czasu w mojej takiej codziennej rutynie dbania o dom, dzisiaj mam tutaj nowe zamówienie. Natomiast słuchajcie, chciałam się skupić dzisiaj na takiej oszczędności. Myślę, że nie ma tutaj kobiety, która zajmuje się domem, która chciałaby troszeczkę przyoszczędzić na chemii gospodarczej i ja Wam pokażę, jakie fajne rozwiązanie ma w swojej ofercie marka Enzym. Pokażę Wam na początku, co sobie domówiłam, ponieważ trochę chemii gospodarczej mi się niestety pokończyło, natomiast ogromny plus dla Enzym jest taki, że mają naprawdę bardzo szybką wysyłkę. Wszystko jest naprawdę dobrze zabezpieczone, już to też Wam pokazywałam na ostatnim filmiku tego typu. I słuchajcie, jeżeli chodzi o taki pierwszy produkt, który myślę, że naprawdę bardzo Wam się dziewczyny sprawdzi w domu, to jest Enzym E511, koncentrat do codziennego mycia powierzchni zmywalnych. Ja sobie, słuchajcie, już na dobrą sprawę nie wyobrażam, żeby dbać o dom, o czystość w domu bez tego produktu. Do tego produktu domówiłam sobie jeszcze takie osobne buteleczki. Tak one, słuchajcie, wyglądają. O, tu jest pusta. I do tego oczywiście mamy spryskiwacz. Ogromny plus w marce Enzym jest taki, że macie właśnie możliwość zamówienia sobie takich pustych butelek i na każdej takiej buteleczce mamy tutaj takie oznaczenie właśnie do proporcji i preparatu, który sobie właśnie koncentratu, który sobie rozcieńczamy z wodą. To jest właśnie ta oszczędność. Nie mamy dużego opakowania, które po prostu używamy bardzo szybko. Litr preparatu, koncentratu starczy Wam naprawdę na dobrych kilka miesięcy, w zależności oczywiście od tego, jak to używacie. Ja tutaj mówię o użytku takim domowym, codziennym i bardzo ważne jest, dziewczyny, to, żeby tego typu produkty stosować, właśnie te koncentraty i ogólnie chemię Enzym stosować wedle wskazówek i na dobrą sprawę sposobie użycia właśnie dedykowanego przez tego producenta. Mamy możliwość mycia ręcznego i mycia maszynowego i słuchajcie, ja ten preparat, ten koncentrat właśnie rozcieńczyłam sobie tutaj, zaznaczamy, co mamy w buteleczce i ja tutaj mam akurat taki stworzony właśnie z tego koncentratu spray do takiego codziennego mycia powierzchni zmywalnych, czyli blaty, stoły, słuchajcie, bardzo często jakieś półki. Przede wszystkim ogromny plus za to, jak to pięknie pachnie. Dziewczyny, mamy taką półlitrową butelkę, koncentratu jest tu tylko 20 ml, resztę uzupełniamy wodą i wystarczy, że takim preparatem pryskamy sobie właśnie powierzchnię. Przede wszystkim to bardzo fajnie chroni blaty i właśnie powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem. Na tym dużo mniej osiada kurz, więc u mnie to, no tak jak mówię, to musi u mnie być akurat właśnie ten koncentrat. Ja go oczywiście Wam na dole podlinkuję. Bardzo fajne są te dozowniki. Te wszystkie butelki właśnie z Enzym mają z boku, widzicie, taki dozownik. Mamy po prostu pewność, że odmierzamy odpowiedniego produktu odpowiednią ilość. No nie da się ukryć, że dziewczyny, mamy sezon grzewczy. Bardzo często w naszych pomieszczeniach, głównie w kuchni, głównie przy ścianach i na oknach osiada wilgoć i pleśnie przez gotowanie, przez wilgoć, która unosi się w kuchni. I marka Enzym ma w swojej ofercie taki preparat, jakim jest Enzym E440, czyli taki preparat do gruntownego czyszczenia przebarwień od wilgoci. Ja robiłam, to znaczy jeszcze nie jest opublikowane, zrobiłam rolkę na swój profil na Instagramie. Takie rolki pojawiają się co sobotę i pokazuję Wam wszystkie produkty marki Enzym w użytku, czyli mamy możliwość zobaczenia efektu przed i po. I to jest najlepsza reklama i najlepsza właśnie recenzja na temat tych produktów. Ja ten preparat używałam do okien, a mianowicie do tego takiego silikonu, który jest przy oknach. Bardzo często w takim sezonie właśnie zimowym w kuchni osiada wilgoć, pleśń, grzyb. Bardzo mocny preparat, jego wystarczy spryskać na powierzchnie, które są osadzone wilgocią i pleśnią. Zostawiamy tak do 50 minut, żeby ten środek miał po prostu
czas na działanie i później wszystko szorujemy jeściereczką, gąbeczką i wszystko schodzi pięknie, ładnie. Bardzo fajnie też się sprawdza na przykład w łazience, jak macie kafelki, płytki. Ta wilgoć teraz w tym sezonie jest taka, no powiedziałabym, bardzo mocno uciążliwa. To polecam Wam sobie wypróbować ten preparat. Pół litra, on jest tutaj właśnie już taki gotowy z atomizerem. Pamiętajcie, że do tej chemii musicie, dziewczyny, używać rękawiczki, ponieważ to są środki naprawdę bardzo mocno czyszczące, zawierają wszelkie takie mocno żrące składniki aktywne, które właśnie niwelują wszelkie zabrudzenia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nowość, która jest u mnie, to ja tutaj jeszcze sobie wybrałam taki skoncentrowany żel do mycia i wybielania Enzym E400 i tutaj też mamy wielorakie na dobrą sprawę zastosowanie. Ten żel jest niesamowicie gęsty, przez co jest również wydajny. Jeżeli macie na przykład problem, że Wasza toaleta jest taka mocno już poszarzała, żółta, na przykład z kamienia, to ten środek bardzo dobrze się sprawdzi. Tutaj jeszcze jest napisane, dziewczyny, że możemy tego używać do wybielania tkanin bawełnianych i lnianych oraz do wywabiania plam. Przy czym musimy pamiętać, że muszą to być, no najlepiej powiedziałabym, chyba białe bądź też jasne tkaniny. Osobiście jeszcze tego nie testowałam, ale przetestuję na białych skarpetkach. Białe skarpetki, myślę, że wszystkie wiemy, jak potrafią być uciążliwe, także ja sobie to przetestuję i na pewno Wam dam znać, ale już daję znać właśnie, że do muszli klozetowej sprawdza to się naprawdę świetnie. Taki totalny must have u mnie, który idzie naprawdę na potęgę i systematycznie domawiam, to są te dwa preparaty. Enzym E270 i 240, czyli dwa produkty takie mocno uniwersalne, głównie do kuchni, czyli preparat do odtłuszczania wszelkich powierzchni. Ja uwielbiam ten środek używać do kuchenki. To jest naprawdę ekspresowe czyszczenie, wystarczy spryskać, nic, słuchajcie, nie trzemy, nie szorujemy. Pryskamy tym środkiem na tłuste, zatłuszczone powierzchnie, wycieramy ściereczką bądź też nawet ręcznikiem papierowym i wszystko naprawdę pięknie błyszczy. A drugi preparat to jest preparat właśnie do przypaleń. Czasami nam się niestety zdarza, że coś przypalimy, czy to patelnię, czy garnek. Też już Wam pokazywałam wielokrotnie zastosowanie właśnie tych dwóch środków na swoim Instagramie, więc to myślę, że powinna mieć każda pani domu. To jest bardzo wydajne. Latem, dziewczyny, zachęcam Was do zamówienia sobie Enzym E240 do wszelakich grillów, rusztów. To jest mój, no, taki duet idealny do zadań specjalnych i do dbania o czystość w kuchni. Dziewczyny, kolejne dwa produkty, tu już kieruję też się do dziewczyn i do osób, które na przykład mają jakieś lokale, które mają biznesy swoje, czy to w salonach beauty, czy ogólnie w ogóle biznesy poza domem. Słuchajcie, bardzo ważne w dzisiejszych czasach jest to, abyśmy dbali o swoje zdrowie, między innymi właśnie o dezynfekcję dłoni, głównie z toalety wychodząc. W marce Enzym znajdziecie takie dwa produkty, między innymi E100 i 120. One są również dostępne w dużych pojemnościach. I tutaj mam mydło w płynie do rąk, włosów i całego ciała Milk Honey, czyli miodowo-mleczne. Bardzo fajnie nawilża, myje i zostawia takie fajnie świeże dłonie, bo przynajmniej ja to mydełko akurat używam do po prostu mycia dłoni. Mam odlane w takich atomizerach i to mi się sprawdza świetnie. A tutaj wzięłam sobie coś nowego, czyli Enzym 120 i jest to antybakteryjne mydło w płynie do mycia rąk i całego ciała. Słuchajcie, bardzo fajna opcja właśnie do lokali, do salonów beauty, jeżeli takowe prowadzicie, macie sprawdzone produkty, profesjonalne produkty właśnie i przede wszystkim ekonomiczne i wydajne produkty do dbania o tą higienę. Z tego względu, że możecie kupić, one wychodzą bardzo po bardzo korzystnych cenach. Kupicie takie dużą pojemność i macie do uzupełniania, przy czym one przede wszystkim nie wysuszają skóry. Widzę to po dłoniach i dodatkowo przepięknie pachną. A tutaj mamy jeszcze właśnie działanie antybakteryjne.
No dobra, dziewczyny, u mnie panele, podłogi myte są bardzo często. Ja uwielbiam, jak podłoga pachnie. W Enzym mamy możliwość wyboru wszelakich na dobrą sprawę preparatów do mycia podłóg. To są preparaty do takiego codziennego mycia podłóg, ale w Enzym macie możliwość też wyboru takiego koncentratu, który jest dedykowany dla podłóg drewnianych, właśnie dla paneli takich drewnianych. Ja wybieram głównie E301 i 311. Przepięknie one pachną. Dodatkowo mają składniki aktywne, są zawarte w takie składniki aktywne, które chronią naszą podłogę przed zarysowaniami i też powodują, że brud tak szybko i tak mocno po prostu nie osiada. I tu tak samo, dziewczyny, bardzo ważne jest to, żebyśmy te koncentraty używały według zaleceń, jakie nam producent opisuje. Wystarczy, że odkręcicie sobie tą skówkę, tą zakrętkę, przyciskacie i tutaj Wam właśnie idzie preparat dozownik. I tutaj mamy taką właśnie miarkę, która nam, o tak, teraz to widać, która nam tutaj pokazuje, ile produktu wlewamy. No dobrze, ja dzisiaj Wam pokazałam, w jaki sposób możecie zaoszczędzić, pielęgnując i dbając o swój dom. Mam nadzieję, że Was kolejny raz zainteresowałam chemią Enzym i przypominam, że chemię Enzym możecie kupić jedynie poprzez platformę sprzedażową, do której linka znajdziecie na dole w opisie do poszczególnych tych produktów. Ja Wam linki oczywiście zostawię. Pamiętajcie, że też macie możliwość skorzystania z mojego kodu rabatowego SIARKA9. Jest to 9% zniżki. No i cóż, ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam tutaj za obecność. Myślę, że do tego filmu trafiły wszystkie osoby, które zajmują się domem i które dbają o higienę i porządek w swoim domu. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.